Słuchajcie, jesteśmy już w Maladze. Jesteśmy, dolecieliśmy. Lądowaliśmy, jest super pogoda, cieplutko, słoneczko świeci. Mimo, że jest godzina 18, to jeszcze jest bardzo widno. I widzieliśmy zieloną trawę. I palmy. Idziemy teraz na taki bus wahadłowy, który nas zawiezie do wypożyczalni. Mamy zarezerwowane auto przez internet, przez stronę Ryanaira. Tak ogólnie wygląda lotnisko, tak jak szliśmy. Jesteśmy już przed wypożyczalnią. Czekamy teraz pół godziny na autko, ponieważ zaznaczyliśmy godzinę 19 w formularzu przed wypożyczeniem, a samolot przyleciał pół godziny wcześniej, no. Także musimy poczekać. Wynajem jest ogólnie bardzo tani, bo kosztuje nas 360 zł już z tym ubezpieczeniem na 6 dni. Pięć dób. Tak, duby. Pięć dób. Więc ogólnie bardzo dobra cena. Wypożyczamy z full, jeśli chodzi o opcję paliwa, to pełny zbiornik i musimy z pełnym zbiornikiem oddać. Zdecydowaliśmy się zapakować w jedną walizkę podręczną. Za nią dodatkowo płaciliśmy, ponieważ leciliśmy Ryanairem. Tak. Do tego mamy dwa plecaki. W jednym Tomek ma cały sprzęt. Ja mam jeszcze drugi, taki mniejszy, jakby taki do zwiedzania. I już tutaj widzimy ogromne plusy jazdy z przyczepą kempingową, bo wtedy możemy się pakować bez limitu, nieważne jaka pogoda, co się dzieje, to wtedy możemy zabrać wszystko, co jest nam potrzebne albo co może się przydać. A tutaj rzeczywiście musieliśmy robić ostrą selekcję. Trzeba się ograniczyć, jednak ta przyczepa to bardzo rozpuszcza, jeśli chodzi o ilość bagaży, którą można zawsze ze sobą zabrać. Tak, jakby kiedyś nie było dla nas problemem spakować się w plecak i lecieć na przykład na parę dni i jakoś to dawało radę. A teraz, ostra selekcja, ale jakoś sobie poradziliśmy. Przeszliśmy przez wszystkie bramki. Też byliśmy zdziwieni, bo bardzo pilnowaliśmy tych centymetrów, jakie są tam w przepisach. A niektórzy mieli takie plecaki, duże, że nie wiem, i w ogóle szerokie, i głębokie, i nie wiem, w jakie w ogóle to by przeszło normy. Tak. Najważniejsze, słuchajcie, jest to, że jest słoneczko, jest cieplutko, wieje troszeczkę wiatr dzisiaj, ale jesteśmy... 17 stopni. Tak, 17 stopni. Jest godzina w tej chwili w pół do siódmej. Jest dokładnie dzisiaj 2 marca. I jesteśmy teraz nad morzem w Maladze i dzisiaj jest plan, żeby zaraz jak weźmiemy sobie autko, jechać w stronę Kordoby. Tam mamy już zarezerwowany na Bookingu hotel. I potem jedziemy jeszcze do jakiegoś marketu zrobić szybkie zakupy, właśnie żeby mieć jakiś prowiant na drogę, ponieważ na razie mamy wykupione w większości hoteli same śniadania. No i potem jakieś przekąski, żeby w ciągu dnia mieć. Tak, słońce świeci, człowiek jeszcze nieprzyzwyczajony, oczy trzeba mrużyć, ale się przyzwyczaimy. Za chwilę okulary, jakby co, przeciwsłoneczne, wzięliśmy. Jest duża sieć autostrad, ale nie musimy z nich korzystać, żeby się szybko przemieszczać pomiędzy poszczególnymi miastami, ponieważ przy autostradach również są drogi szybkiego ruchu. Czasem one się troszeczkę rozmijają, ale czas dojazdu pokazuje nam przynajmniej bardzo dobry. No tak, więc... średnia jest 120 na tych, znaczy średnia, dozwolone jest 120 na tych drogach ekspresowych, one są dwupasmowe, także naprawdę jedzie się super, jak te darmowe drogi, to naprawdę bardzo fajnie. Czekają nas pewnie tutaj jeszcze jakieś góry i tak dalej w drodze do Kordoby, ale to sobie z tym powinniśmy bez problemu poradzić. Także damy radę, także widzimy się już na miejscu w Kordobie. Idziemy teraz zrobić jeszcze takie drobne zakupy, jakieś spożywcze, żeby mieć na kolację i zobaczymy przy okazji, jakie tam są ceny. Także chodźcie z nami. Sery, dużo opakowania, no. Ale nie ma cen, coś? A są ceny tutaj. Tu są parówki. Takie parówki euro 30. Parówek nie potrzebujemy, bo my śniadanie. A tu jakie fajne szynki wiszą, zobaczcie. Ham. Super. W ogóle strasznie szeroki sklep, bardzo szerokie alejki są. Patrzymy, tutaj są takie różne gotowe rzeczy. Są pizze, takie kawałki po euro 50.
Tutaj Danusia patrzy na jakąś tortillę z serkiem. Tutaj mamy też takie kawałki pizzy po euro 50. Tutaj jest co? A tu są sałatki takie gotowe po 4,50. Zobaczcie, tutaj sprzedają takie fajne szparagi w zalewie. I one są po 2 euro za taki słoiczek albo euro 55 za mniejszy. I są też zielone szparagi po euro 90. Tu już są pokrojone. Tutaj jest stoisko z rybami. Tutaj mamy krewetki. Tutaj są kalmary. Tutaj są... Duży wybór tych krewetek. Gdybyśmy mieli kuchnię. Skupujemy wodę. I ta woda jest euro 44 za 6 opak. Taki sok pomarańczowy kosztuje euro 20 i jest 100% z pomarańczy. A taki dwulitrowy kosztuje 2,20. Tylko to jest już 20% tylko. Tak. Z takich ciekawych soków, zobaczcie, jest sok na przykład z marakui. Zobaczcie, jaka jest fajna lodówka z ciastami różnymi. Już są gotowe na urodziny na przykład. I one są tak mniej więcej po 10 euro. Ale tutaj są takie makaroniki różne. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy bagietki. 3 bagietki w takim wielkim opakowaniu. Świeżutkie są, fajne. Kosztuje euro 15. A i bierzemy jedno na kolację, nie? Ile kosztuje? 48 euro centów taka bagietka. Tutaj mamy owoce. Banany bardzo ładnie wystawione. Są po euro 45, tylko są strasznie zielone. Chyba zdecydujemy się na takie sałatki. Jest widelec w środku. Tak, jest to sałatka Cezara. Kosztuje 2,29, ale są też sałatki takie fajne, zobaczcie, z orzechami. Tutaj mamy z paluszkami krabowymi i teksańskie jakieś są, wrak z prosciutto. I są też takie duże, jakieś takie ogromne. Za euro 91, tylko to są już same warzywa. A tutaj mamy z kurczakiem, także do tego ta bagietka i będzie bardzo lacy. Ale te szynki tutaj to są mega, co? Super to wygląda. A to są takie... jak salami, nie? Znaczy salami to jest tutaj obok, tak? A to jest taka... No, super. Tak cieńko pokrojone. No, a wam wiem, jaka jest cena tego? Wiem. 60 za kilo, nie, to akurat 40 euro za kilo. A, 40 euro za kilo. 15 za tą... Okej. Za ten zestaw. Okej. Zobaczymy, to jest tak a la prosciutto. To jest ciężko. Ale to jest 20 euro za kilogram. Bierzemy? Mniejsze opakowanie. Mniejsze. Pokaż, to 2,28, tak? No super, fajna. To jest wieprzowinka. No, tylko że tamte to są krowie. Krowie? A to jest woło, wieprzowe. Tak. No fajne są te szyneczki tutaj. A jest w ogóle taki zestaw. A, różnych szynek. No i też tylko fajne. Ja osobiście nie są na przykład one mogą być ostre. Tak, pokonane. 6 euro lubię, kosztuje. Tak, a nie lubię ostrych. No tak. A tutaj jest ciekawe, co to jest takiego? To jest to jakaś noga. Noga, ale ciekawe, co to jest takiego? Już ty chciałbyś o golonkę, byś nie prosił. Ale dziwne, ile to mało mięsa, jest sama kość praktycznie. Tak wygląda póki nasz koszyk. Widzieliśmy jeszcze taką właśnie sangrię do picia. Taką szynkę, tam jakieś żelki są na dole, sałatka, bagietka. Tutaj mamy takie do przekąszenia, chipsiki. I takie do chrupania i 6-opak wody. Zapłaciliśmy za wszystko 17 euro. Także uważamy, że cena chyba całkiem spoko, nie? Tak w miarę. No w zasadzie no to mamy zapas wody na cały pobyt. No. Napoje, bananki, jeszcze dzisiaj kolacja. Sangrią, kubeczki wzięliśmy na wszelki wypadek. Tam Mercadona jest akurat 4 km od naszego hotelu, także jesteśmy już bardzo bliziutko. Tak, jedziemy. Jest już na samym wjeździe do Kordowy, nie musieliśmy w ogóle nadrabiać kilometrów, była po drodze, więc zajechaliśmy. Jesteśmy już pod hotelem, hotel się nazywa Oasis, jest tutaj darmowy parking. Jeszcze wam pokażę to autko, bardzo fajny kolor ma. No jest to takie Renault Clio. O, ono się śmiesznie, bo jest system bezkluczykowy i się zamyka zaraz po odejściu od auta.
a mam w kieszeni i teraz się na przykład zamknęło. Dobra, bierzemy rzeczy i idziemy do hotelu. O, udało się. I idziemy sprawdzić, jak to wygląda. Musisz kartę włożyć, żeby był prąd. Chyba na hotelu wygląda. Przyczepie jest zawsze prąd. Dobra, i co my tu mamy? O, od razu jest łazieneczka. Ładna łazieneczka. Z wanną. Ale jaki duży pokój, co? Bardzo duży. No fajnie. No i jest biureczko. Jest szafa. Jest safe. Elegancko. Bardzo fajnie. My już jemy. Jesteśmy w pokoju hotelowym, jak wiecie. Rozpakowujemy właśnie za chwilkę nasze tutaj sałatki. Pijemy już sobie winko, sangrię dokładniej. Tak, jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra, tak, mamy z nią dobre wspomnienia, także... Tak, już kiedyś byliśmy tutaj w Hiszpanii, to już kiedyś piliśmy sobie tą sangrię, naprawdę dobra, brakuje tylko pomarańczy, ale... W Polsce też jakby jest to też jest, dostępne, tak. Ale wiadomo, ale tu inaczej smakuje. Tak smakuje w Skodówce lepiej. Jesteśmy w hotelu w Kordobie, my pałaszujemy, jemy kolacyjkę. Idziemy zaraz chyba spać już, nie? Tak, pierwotnie był plan, że pójdziemy jeszcze na spacer do miasta, ale no ponad 10 godzin podróży, jeszcze zakupy jednak dały się wyznaki. No, jeszcze jechaliśmy prawie 2 godziny autkiem, plus to zakupy właśnie. Trzeba także dzisiaj troszeczkę odpocząć, ale jutro będzie dzień pełen zwiedzania, naprawdę jutro będzie rewelacja. Tak. W Kordobie można jakby korzystać z wielu atrakcji, od łaźni, przez właśnie takie pewne show, tak, które zobaczycie no już w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, także już teraz zapraszamy na niego, a za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.